Szybki obchód po ranczu. Taki niedzielny. Co my tu mamy? No pięknie, rośnie nam wszystko. Dwa rządeczki kopru są tutaj. Koper. Potem jest szczypiorek. I cebulka. Cebulka tak się wygina troszeczkę ku słońcu. No, ale może jakoś urośnie. Martwi mnie szczypiorek. Bo coś go tak jakby same końcóweczki mu przyzaliło. Staram się dosyć wcześnie otwierać inspekt, żeby tutaj się nie ugotowało to wszystko. Aczkolwiek nie wiem. Ma takie końcóweczki przysuszone jakby. Nie wiem. Może tak ma być? Nie wiem. Dowiemy się wszystko ładnie tutaj rośnie. Tu też koper bardzo duży już, 5 cm ma niektóry, bardzo ładnie wzrósł. Pietruszka naciowa również leci. Tu mamy 4 rządki pietruszki naciowej i taką połóweczkę bodajże tam. Także cebulka jeszcze, oczywiście sałata. Sałata to już była zsadzona. Także ona nie rośnie z nasion, tylko była już posadzona z rozsady. No i tutaj znowu ten szczypior i znowu te końcówki. Nie wiem, czy tak ma być. Czy to jest może po prostu po nasionach? Okaże się. I znowu pietruszka naciowa i pietruszka zwykła. Tutaj, no to zwykła dużo wolniej idzie, ale na pewno będzie szła, bo tutaj wystarczy grzebnąć troszeczkę, by zobaczyć, że ona tam jest, tylko jest po prostu może nieco głębiej przykopana i będzie wychodzić, tylko potrzebuje jeszcze chwilę czasu. Bardzo dziwna pogoda. W dzień temperatury do 20 stopni, bardzo praży, gorąco, zero deszcza, nic deszczu nie było, w zimie też śniegu nie było, a teraz takie dziwne anomalie, 20 w dzień, minus 2 w nocy, taki to jest przymrozek, co prawda poranny bym powiedział, bo o pierwszej czy drugiej w nocy jeszcze jest temperatura na plusie, ale jak się wstanie o godzinie 6 czy 5, no już jest ten przymrozek. No i jest niefajnie, to nie jest dobra pogoda na tą porę roku, na połowę kwietnia. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze na pole zobaczyć, na ogród. Tu jest chrzan, taki gawałek, nie wykopywałem, bo chrzan może sobie 2 lata rosnąć. Tu jest lucerna z trawą, takie pomieszane coś. Tu 4 rządeczki truskawek. Dosadzałem w tamtym roku tutaj, te są takie małe, ale nawet ładnie się poprzyjmowały, niewiele jest pustych. Wziąłem to już, oplewiłem, więc jest gotowe do wzrostu. Oberwałem z tych suchych liści. No, Gudmajce, co za kopa? A, to jest słoma ze stodoły. Taka przygnita, taka przygrzybiała. O. I ona tu będzie przez 5 miesięcy, do listopada. I będzie gniło na kopie. I się rozwali po polu. Tu jest gorczyca wsiana. Na poplon, a właściwie na plon, no bo poplon to jest poplon, a to będzie, to jak urośnie, to po prostu zmiele i pójdzie w ziemię jako nawóz. No, ta połówka w tym roku się użyźnia tą górczycą i tą kopą. Jeszcze wyrzucę tu jakiś obornik, także coś konkretnego damy na jesień. No.
tutaj takie 6 krótkich rządeczków ziemniaków sobie posadziłem. Potem jest cebulka, nie, czosnek i pół czosnka i cebulka. Potem jest bób i jeden zostawiony, nie, bobu jest półtorej i tutaj jeszcze miejsce zostawione jest na fasolkę szparagową i cukinię. Tu jest rządek buraka pastelnego, wzdłuż tych ziemniaków idzie. Trzeba lekko przykopać chyba ten rządek ziemniaków. No tutaj jest kilka jeszcze rządeczków, takich krótkich, chyba 4 buraka i tu mamy kukurydzę. Przykryta jest, bo w tamtym roku mi zjadły gawrony wszystko, wydziobały. Czyściutko co do ziarka. Musiałem sadzić drugi raz i gdybym nie przykrył tą siatką w tamtym roku, to również by wybrały wszystko co do ziarka i nie byłoby nic. Także niestety. No. I tutaj mamy koniczynę posianą. Tutaj. Tam ten kijek i tam do tego zielonego to jest koniczyna. Zwykła koniczyna. Także no chciałbym, żeby rosła, ale nie rośnie, bo nie ma deszczu. W ogóle nie ma deszczu, żadnego deszczu. Także no nie wiem jak to będzie. No, bez deszczu nie urośnie nic. Tak będzie. Przynajmniej na razie. Dobra. Co tu więcej? Budmeister, co to jest za kopa? Co to jest? To jest wał. Wał rzeki Raby. Mieszkam sobie przy rzece. Jak widzicie, blisko mam. Wszystko dobrze, byleby polał deszcz, no. Przynajmniej noc by się przydało, żeby lało. Całą noc. To by dolało. To by podlało dobrze. Zboża przyżółkły na polach. No sucho, sucho, ewidentnie. Tylko tego nam w tej chwili brakuje. No i tutaj jeszcze mamy ostatnie miejsce, przynajmniej na razie. Nie ogóreczki, tylko pomidory. Pomidory pięknie wzrosły. Tu coś brakuje. Tu słabo. Ale wzrastają, wzrastają pojedynczo. Bo tu jest patyczkami poznaczone. I tu są... co to jest, nie? Po kolei. Jakie odmiany. Na przykład te są takie maleńkie. No. Te są jakieś depuis, też jakieś małe. No. Cukinia, a to są te takie gruszeczki. Także gruszeczki bardzo ładnie rosną. Pierwsze wyskoczyły w sumie. Te tak dosyć słabo. Ale te już całkiem. I tu jest na końcu rozsada cukinii. Stwierdziłem, że wsadzę. Zawsze tu pewniej będzie, jak się przesadzi. No i ogóry. Zobaczcie jakie ogóry są. Ogóry momentalnie, nie wiem, 3 dni minęło, były już na wierzchu niektóre. Także bardzo ładnie ogóry. Można by było już powoli wsadzać takie. No, na pewno trzeba będzie coś z nimi zrobić, bo tu będzie za gęsto. Także... No. Tyle. Na razie. No, oby to wszystko nam ładnie rosło. Powodzonka, wesołych świąt, trzymajcie się.